Mamy tutaj znowu laleczkę. Oh my god! No siemanko, sztywanko, z tej strony Dawid and welcome back to Siema Sąsiad! Panie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Siema Sąsiad. Jest to już chyba trzeci sezon, jak mi się nie wydaje, ponieważ graliśmy na początku, wiadomo, na tym kanale bardzo długo. Później otwarłem sezon drugi, później graliśmy na juniorski 2.0 na iPhone'ie, na mobilnej wersji. A dzisiaj zagramy sobie z gościem specjalnym. I tym gościem specjalnym jest... Dziewczynka! Moi drodzy, Lara i juniorski. Takie masz fajne? Patrzcie, widzicie? Czajcie w ogóle, ile czasu minęło, że graliśmy sobie kiedyś w Siema Sąsiad i Lary nawet jeszcze nie było w planach, a dzisiaj gram w to z córką. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Siema Sąsiad, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag sąsiadka. Lecimy sobie! Juniorski, ty znowu się będziesz musiał napocić, aby pokonać sąsiada, lol. Neva.com to nowy sklep z grami, gdzie znajdziecie ponad 10 tysięcy w bardzo dobrych i przystępnych cenach gry i nie tylko. Dzięki bardzo dobrym opiniom w serwisie Trustpilot możecie być pewni, iż zakupioną grę na pewno otrzymacie. A oprócz tego Neva.com zapewnia wam całodobowy support, do którego możecie zawsze się zgłosić, gdy będzie coś nie tak. Cyberpunk 2077 68 zł. To jest niemożliwe. Minecraft 85. Macie na przykład Xbox, PSN, Nintendo. Mamy również programy, więc Eneba to już nie tylko gry na PC, tylko tu jest po prostu wszystko. Ja wam polecam na przykład to, nie? Mario Golf Super Rush na Nintendo Switch 222.13. To nie jest aż tak super dużo jak na gry Nintendo. Karty podarunkowe tutaj nawet mają. Karty Amazon, Apple, iTunes, Netflix, karty Spotify, karty Discord. Roblox kart 10 euro, Robux Klucz Europe, nie? 38,58. Wiecie, ile ja płacę? Ja przecież płacę za to 50 zł. A tutaj macie 38,58. Wbijajcie koniecznie w link w opisie. Pierwsze trzy linijki to jest właśnie Eneba. O, zobacz, Lara, patrz, mamy teraz tutaj akt pierwszy. Możesz się o mnie tak oprzeć, żeby cię było widać, żebyś mogła się tutaj tak rozłożyć. I patrz, biegnie teraz taki chłopczyk, który musi kopnąć tą piłkę, albo raczej musi dogonić tą piłkę, ponieważ grał z przyjaciółmi, może w koszykówkę, nie wiem, ale w każdym razie widzimy, że jednak on był tam sam. Dobra, Lara, bo musisz się tak fajnie jakoś o mnie oprzeć, dobra, żebyśmy byli właśnie w taki sposób i, moi drodzy, ciśniemy. Właśnie musimy teraz pobiec po piłkę. Ja z tego, co pamiętam, to tutaj mieliśmy jakieś sekrety. Czekajcie, gdzie to... W ogóle pierwszy raz ta gra mi płynnie chodzi, bo wcześniej, jak graliśmy w tą gierkę, to ja miałem GTX-a 10... O, widzicie? Unreal Engine Missing Script, więc mamy tutaj, moi drodzy, jakiś teleport. Bo wcześniej, ja wam powiem, jak ja sobie wcześniej w tą gierkę grałem, to wtedy miałem chyba jeszcze GTX-a 1080 i nie dość, że grałem na high, to jeszcze mi to tak zacinało. A teraz, moi drodzy, zmieniłem kartę graficzną i naprawdę jest mega, bo tutaj wszystko fajnie, pięknie chodzi. Nie, ja miałem jeszcze GTX-a 1060, przepraszam. Dobra, moi drodzy, czy jesteście gotowi wejść w ten Unreal Engine Missing Script? Wchodzimy! Ja się tego tak boję, ale oni tam dodali chyba jakiś kod, bo przecież wcześniej tego kodu nie było. Natomiast teraz chcę wziąć jakiś kod. Czy ja mogę się tam wrócić? Okej. Okay. Widzisz, jak jeszcze tutaj dzieci porywają do piwnicy, widzisz, sąsiad widzisz tam, sąsiad tam coś działa z jakimś dzieckiem, widzisz, wbije się tam z jakimś dzieckiem. Tak. Okej. Okay. Widzisz, podchodzimy teraz tutaj do drzwi, sprawdzić, co się dzieje. Okej. Widzisz? No, po cichutku zaglądamy i widzimy, że sąsiad zamknął tam jakiegoś gościa w piwnicy. Może to być jego syn. Widzimy, że jest załamany, że płacze. Nie wiemy, co się stało. I on mnie teraz zauważył. My god, nie mogę uciekać! Dobra, złapał mnie. Złapał nas teraz, bo on się zorientował, że my go podglądamy. No i teraz, moi drodzy, widzimy, że on odstawił gdzieś kluczyk, więc najprawdopodobniej będziemy go musieli teraz złapać, ten kluczyk. Ale tu jest piękna grafika, naprawdę. Teraz to jest o wiele lepsze, niżeli było kiedyś na starej karcie graficznej. I co teraz, okej?
odnosimy się przed naszym domem, dokładnie, to jest nasz domek, widzisz? Musimy przejść właśnie do niego, do domku i dowiedzieć się, co się stało u niego w piwnicy. Tylko najpierw może przejdźmy sobie do tego domku, sprawdzić, czy oni tutaj po prostu... Mamy tu jakiś telewizor, mamy tu jakieś wazy i tak dalej. No wydaje mi się, że w tym domku nie będzie tutaj niczego. Okej, cyk, proszę bardzo. Tu możemy otworzyć też lodówkę, tylko w lodówce niczego nie mamy, widzisz? Dobra, Lara, gdzie idziemy teraz, powiedz mi, bo my możemy przeskoczyć sobie, ewentualnie gdzieś tam pójść, może znajdziemy też jakiś cmentarz od żony, od sąsiada, bo z tego co już wiemy, jego żona umarła w wypadku samochodowym. Dobra, idźmy może tutaj na górę i czy my tutaj coś znajdziemy ciekawego? FGT Family! Mamy tutaj, moi drodzy, pierwszego easter egga. Szkoda, że oni nigdy nie dodali nam żadnego easter egga, prawda? Mogliby dodać po prostu jakąś czerwoną czapeczkę, bo przecież wszyscy dobrze wiedzą, że ja cisnąłem ten Hello Neighbor, ja zrobiłem chyba ze 100 odcinków i teraz to już jest chyba 120 odcinek, z tego co mi się wydaje, ale nigdy się nie doczekaliśmy żadnego easter egga w tej gierce. Jest to taka troszeczkę lipa. No dobra, Lara, możemy teraz wyjść teraz z tego pokoju i możemy... Ja jestem w ogóle ciekawy, czy my możemy wyjść stąd. Wydaje mi się, że nie, bo tu jest wszystko zablokowane, prawda? Dokładnie, tu już jest zablokowane. Tutaj powinny jeszcze jakieś samochodziki jeździć i ewentualnie by mogły mnie przejechać. Natomiast wiemy, że tam jest jakieś jezioro. Co to za jakieś odgłosy? Tam jest jakieś jezioro i tam byśmy się mogli... Widzicie, tam jest w ogóle też jakieś miasto. No ale no dobra, skupmy się może teraz na tym, abyśmy się dostali do sąsiada. Czy możemy otworzyć jego bagażnik? Niestety nie, ponieważ jego bagażnik jest zamknięty. No dobra. Nigdzie tutaj nie możemy zatrąbić ani nic takiego zrobić, więc po prostu wejdźmy do środka. Czy ja mogę tutaj... A, możemy tutaj zaglądać. Dobra, więc otwieramy. Idziemy po cichu, Lara, dobra. Widzisz, tu mamy jakieś buciki. Tutaj mamy buciki jakieś kobiece. Tutaj są jego i mamy też jakieś dziewczęce buciki. I mamy też buciki od chłopca, widzisz? Ale widzimy, że on żyje sam. Nie wiedząc też w sumie dlaczego. Dobra, czy sąsiad tutaj ogląda... Patrzcie, czy on tam coś ogląda? Wydaje mi się, że nie, że on tam ma po prostu załączony telewizor. Dobra, nie ma sąsiada, możemy zamykać drzwi, widzisz? Dobra, zamknijmy drzwi, my musimy teraz tutaj poszukać jakichś przedmiotów. Okej. Tu jego telewizor leci, może wyłączmy go, bo mi przeszkadza. O! Ja nie wiem, co to teraz tutaj robi, ale wiem, że możemy to odstawić i mogę to jakoś zrobić play. Oh my god. Sąsiad chyba teraz tutaj przyjdzie. O nie, tu jest kluczyk potrzebny. Tu jest potrzebny kluczyk, więc wiesz co my teraz zrobimy? Jest sąsiad. Jest sąsiad. Czy ja mogę tutaj okno otworzyć? Nie, ale możemy je wywalić. Więc ja wezmę szybko ten przedmiot. O, proszę bardzo. I uciekamy. Uciekamy szybko, szybko, szybko. Słyszymy, że tam jest gdzieś sąsiad. Tylko co my tutaj mieliśmy zrobić? Czekajcie, bo on gdzieś sobie tam poszedł. Ja natomiast bym musiał się dostać jakoś tu, ewentualnie możemy sobie wejść jeszcze na górę, tylko zróbmy może tak, żeby sąsiad tego nie zauważył. Patrzcie w ogóle, że my możemy też tą kosiarkę załączyć i ta kosiarka sobie po prostu będzie jechała i będzie kosić trawę. No dobra, wejdźmy może na dach tego domu, bo on jest... Okej, tam gdzieś sąsiad, tam jest sąsiad, widzisz? Tam jest sąsiad, kopie... On w ogóle... Co on robi? Ty patrz, co on robi? On się zaciął, on kopie teraz... Ale to skoro on się zaciął, to ja mogę wejść szybko tu, patrz. Dobra, zamknijmy tutaj. Tu jest w ogóle jakieś chińskie żarcie. Tutaj potrzebujemy czerwony kluczyk, widzisz, Lara? Więc wejdźmy tutaj. Nie bój się tej gry, Lara. O. To taka inna. Co jest? Taka inna gra. Taka inna to jest gra, no ja wiem, że to jest taka inna gra. Dobra, możemy tutaj też puścić prysznic. Ale chyba będziemy musieli tak czy siak stąd uciec, bo idzie tutaj sąsiad. Dobra, uciekamy. Bo on teraz przyjdzie gdzieś... do tej łazienki, z tego co mi się wydaje. Oh my god! Zionie. Oh my god, biegnie, biegnie, biegnie. Dobra, uciekamy szybko do naszego domku. Rzuca we mnie klejem. I teraz się na nas patrzy, widzisz? Patrzy się i się zastanawia, co my tutaj tak w ogóle robimy, nie? Ja w ogóle nigdy w tą gierkę nie grałem w taki sposób skradankowaty. Dobra, uciekamy, bo on rzuci znowu we mnie klejem. Gdzie on jest? Znowu sobie tam stanął, widzisz? Ja nigdy nie grałem w tą grę w sposób taki skradankowy, że wiecie jak, że się skradamy czy coś takiego. Ja po prostu od razu rushowałem, lecieliśmy cały czas do przodu, natomiast teraz, jak widzimy, sąsiad wchodzi do swojego domku. Dobra, sąsiad wszedł do domku, więc my mamy teraz szansę na to, aby wskoczyć tu. Nie da się tutaj wskoczyć. Dobra, wskoczyliśmy. Na spokojnie, cyk, proszę bardzo, okej. Okay. Wskakujemy teraz na dach? Oh my god. Oh my god, dostałem pomidorem.
Tylko z tego, co mi się wydaje, to my teraz będziemy potrzebowali jeszcze jakieś... O nie, biegnie za nami, uważaj, 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 dobra, biegnie za nami. Musimy przed nim uciekać. Najlepsze jest to, że ja będę musiał... Nie ma go. Nie ma go. Nie ma go. Lara, nie bój się go, nie bój się go. On jest aż taki straszny, jak go malują. My możemy na spokojnie przed nim uciec. On sobie tutaj będzie po prostu za nami biegać. Ja zrobię tak, żeby on nas nie złapał, okej? Okay? I teraz... No, patrzy na nas. No patrzy na nas, patrzy, patrzy. Oprzyj się, bo ciebie nie widać. A ty jesteś główną gwiazdą dzisiejszego wieczoru, widzicie? Dobra, zróbmy może teraz tak, że ja po prostu wezmę sobie te pudełka. Weźmy. Okej, cyk. Proszę bardzo, mamy pierwsze pudełko. Teraz potrzebujemy jeszcze drugie pudełko. I teraz... Powinno nam się... Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na dachu i teraz przeskoczmy może tu. Okej, dobra, i jesteśmy. Rzućmy może pudełkiem tam. Okej, on teraz tutaj przyjdzie, ale ja się przed nim na spokojnie tutaj ukryję. On gdzieś sobie sam teraz wybił... Co? Co? Co on robi? Co? Co on robi? Ej, co on robi? On ma... Czemu on mnie przyciąga jakimś odkurzaczem? Co? Co tam się dzieje? On ma odkurzacz? Od kiedy on ma jakiś od... Ja nie wiem, od kiedy on ma jakiś odkurzacz, ale wejdźmy sobie teraz do tego pomieszczenia. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? On tutaj nie przyjdzie, ponieważ ma, jak sama widzisz, drzwi zamknięte. Tutaj się dostać nie możemy, ale z tego co pamiętam, to mieliśmy tutaj coś za obrazem. Dobra, odstawmy może ten obraz tutaj, on się przewróci, on co prawda go pewnie usłyszał. Ja za bardzo nie chcę otwierać tej dźwigni, aby nie otworzyć tych drzwi, aby on tutaj po prostu nie wszedł, bo on teraz jest zablokowany, on teraz nie ma jak tutaj przyjść, chociaż widzę, o, mamy tutaj kluczyk, więc otwórzmy. Dobra, cyk, proszę bardzo, otwieramy drzwi, żebyśmy mieli tutaj otwarte, chociaż najlepiej by było, aby one chyba jednak były zamknięte. Dobra, czekajcie, bo mamy tu... Dobra, i to powinno zadziałać w taki sposób, że to... Nie wiem, co to teraz działa, ale no dobra, mamy tutaj... Zamknijmy to może. O, mamy kluczyk, jak sam widzisz, z samochodu. I tutaj najprawdopodobniej będzie jeszcze zamknięte, widzicie? No i tam jest ten kluczyk. Tam właśnie potrzebujemy ten kluczyk, aby się dostać do piwnicy. Okej. Tutaj niczego nie mamy. Weźmy może te pudełka jeszcze, bo te pudełka najprawdopodobniej się jeszcze przydadzą. I teraz tak, idźmy może do niego, do samochodu. Dobra, nie widzi nas, nie widzi nas, okej. Jak to otworzyć? Dobra, mamy! Bo jest mega cicho teraz, Lara. Słyszysz to? O, co się dzieje? Prawie nas zbugowało znowu w kosmos. Ale dobra, pobiegnijmy może tu. I z tego, co ja pamiętam, to my musimy stąd coś wyciągnąć. Tylko aby to uczynić, to ja potrzebuję znowu pudełka. Raz. I dwa. Dwa powinny wystarczyć, chociaż nie jestem pewien. O, i mamy tam jakiś... On tu chyba idzie. On gdzieś chodzi po domku. O, jest to... Oh my god! Oh my god! Lara, nie bój się, nie bój się! Nie bój się! Widzę, że się boi! Dobra, uciekamy stąd! Let's go! Dobra! Uciekliśmy przed sąsiadem. Ja sobie teraz znajdę jakieś pudełka. Może mamy jakieś w domu pudełka, chociaż wątpię, bo my się nie przeprowadzaliśmy tutaj, ale może weźmiemy sobie ten taborecik, no nazwijmy to, że jest to taborecik. Okej, tutaj są pudełka, ale ja na razie je tam zostawię. I musimy zrobić tak, że ja sobie pobiegnę tutaj. I z tego co pamiętam, tutaj też mieliśmy jakieś sekrety, prawda? Czy też, czy tutaj nie było w tej wersji? O, tam wejść nie możemy. O, sąsiad biegnie, dobra, uciekamy przed nim. Ja sobie wezmę jeszcze jedno pudełko. Jakby ten taboret miał nie zadziałać. Co? Sąsiad biegnie. Sąsiad biegnie, no. Dobra, ukryjemy się tutaj przed nim. Dobra. I teraz na spokojnie już go nie ma. On gdzieś sobie tam biega, z tyłu. Ale my możemy na spokojnie przyjść tu. Zobacz, ustawmy może sobie ten taborecik tu. Cyk, proszę bardzo. I tu jeszcze jedno pudełko. Tylko musimy jakoś inteligentniej ustawić. Cyk, o! Oh my god, dobra. Teraz jest... Powinno być ok. Weźmy sobie ten taborecik i teraz patrz, Lara, wskakujemy tu, syk, okej, okay. I teraz... nie wiem dlaczego to nie działa, on mnie za chwileczkę złapi, o mamy, a nie, tutaj mamy crowbara, ale... Sąsiad złapał! Sąsiad nas złapał, no, czekaj, Larunia, musisz się o mnie oprzeć, bo znowu cię na kamerze nie widać, widzisz? Dobra, gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? Tu są jakieś telewizory. Okej, sąsiad!
Słyszymy kobietę, ale nie widzimy jej na razie w aucie. I sąsiad pojechał. Widzisz, sąsiad pojechał. Mamy tutaj znowu laleczkę. Co to było? Oh my god! Co to było? Wypadek! But! Płaczę. Bo jest tutaj jakiś wypadek, widzicie? I jest tutaj bucik. I to oznacza, że on miał wypadek. I coś się stało z jego kobietą, z jego żoną. Tutaj, ej, sąsiad, mogę ci wyrzucić z powrotem ten... tą oponę? Dobra, idziemy, syn. Musimy, moi drodzy, przejść ten akt pierwszy. O, mam tutaj tego crowbara. Tylko po co mi ten crowbar był potrzebny? Czy ten crowbar był potrzebny, no, do piwnicy, ale... Dlaczego wypadek był? No nie wiem, tego się dowiemy jeszcze. Patrzcie, widzicie, nie możemy na razie tego użyć. No bo ja muszę zdobyć sobie ten złoty klucz, ale... Wydaje mi się, że ja będę mógł użyć tego crowbara. Czekajcie, tu. Tutaj jest w ogóle wiadro z wodą. O, najprawdopodobniej może użyjemy tego crowbara tu. Nie, to nie działa. Ja bym potrzebował, wiecie co? Ja bym potrzebował ten lockpick, który tam się znajduje. Ja muszę ustawić jeszcze raz te pudełka. Patrzcie, dobra, cyk, proszę bardzo. I teraz postaram się jakoś zdobyć ten... O, właśnie to potrzebujemy. Widzisz, Lara, patrz, spójrz. Widzisz? Mamy lockpicka. Mamy lockpicka. O nie, idzie sąsiad, więc uciekamy przed nim, bo ja się muszę znowu tam dostać. Niech on po prostu za mną biegnie. Chociaż ja widzę, że on chyba sobie dał spokój. Okay. Dobra, użyliśmy lockpicka, zamknijmy się tutaj. Co to jest? Tutaj coś załączyłem, ale jeszcze nie wiem co. Dobra, weźmy... Ten klucz mi będzie bardzo potrzebny. I teraz... Oh my god! On wie, że ja tu jest... O nie! On wie, że ja tu jestem! Znalazł nas. Dobra, ja ci teraz pokażę, do czego ten kluczyk będzie potrzebny. Patrzcie. Idziemy tu i używamy ten kluczyk tutaj. Cyk. To już chyba nie będzie potrzebne, chociaż no może wezmę ze sobą. Mamy teraz najważniejsze chyba przedmioty w tej grze. Mamy to i mamy to. Ale wydaje mi się, że ja mogę sobie na spokojnie już tutaj zeskoczyć. Patrzcie, możemy przeskoczyć tu, okej. No i teraz zejdźmy na to łóżko. W ogóle fajnie, że sąsiad ma dziurę w dachu. No ale to nic. No i spójrzcie, jesteśmy właśnie teraz w tym miejscu. Ja na razie tutaj nie będę odblokowywać. Chociaż wydaje mi się, że sąsiada tutaj i tak czy siak nie ma, bo przecież mamy tutaj zablokowane. Dobra, dostaliśmy się do pomieszczenia, w którym mamy czerwony klucz. Klucz, który jest potęgą w tej grze, ponieważ dzięki temu kluczowi dostaniemy się teraz do piwnicy. Dobra, rzućmy tym. Sąsiad chodzi po dworze, więc musimy na niego mega uważać. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, no nie ma go na razie tutaj nigdzie. Więc ja sobie pójdę i weźmiemy teraz... O, tutaj musimy uważać, bo może zostawiać na nas jakieś pułapki. Cyk, proszę bardzo, zamykamy i dostajemy się do piwnicy. Oh my god! Wchodzimy do piwnicy, moi drodzy. Co nas czeka w piwnicy? Tego jeszcze nikt nie wie. Okej, okay, dobra, dawaj. Idziemy tu. Cyk, proszę bardzo. Tu jakieś... piłki do kosza. I naprawdę się wchodzi przez pralkę do jakiejś piwnicy? I on go tutaj trzymał. Widzisz? I tutaj mamy takie osiedle na niby. Oh my god. I takie łóżko. I takie łóżko. Patrzcie to. Możemy to wziąć stąd? Dokładnie, bo to są niby takie projektory, że on niby jest na dworze. Mega straszne. Naprawdę jest to straszne. Co tutaj możemy zrobić? Tu coś wyłączyłem, jakiś prąd. Ale na razie go zostawmy może. Otwórzmy sobie teraz tutaj przejście. Czy sąsiad gdzieś tutaj będzie? Może wyłączymy ten telewizor, żeby on mi po prostu nie przeszkadzał. I my teraz będziemy musieli na sąsiada mega uważać. Patrz, tu jakieś lodówki. Patrz, Kinga tutaj stoi. Kinga, ale będzie się trzeba jeszcze jakoś tędy dostać. Będziemy musieli sobie tutaj zrobić jakieś skróty z tego, co pamiętam. Co ona robi tam? Kinga? Co Kinga tam robi? No Kinga sobie tam po prostu stała. Dobra, ty musimy sobie jeszcze odblokować. Cyk. Jesteśmy znowu tutaj. Czy my możemy wejść tędy? Dobra, możemy sobie wejść tędy. Jest otwarte. Okej. Okay. Otwórzmy sobie może stąd. I mamy teraz przejście na skróty. Tu jest w ogóle latarka. Wydaje mi się, że ta latarka mi się powinna przydać. Latarka. Latarka, no. Co tu jest? O,
okej, tu jakoś się będę mógł dostać. No, ale tu jest elektryczność, więc ja teraz ten prąd muszę wyłączyć. Ale przejdźmy sobie może na skróty, tylko ja tutaj będę szedł tak bardzo pomału, abyśmy się przez przypadek nie spotkali ze sąsiadem. Muszę znowu się cofnąć. Tylko czy sąsiad gdzieś tu jest? Na razie go nigdzie nie widać. Oh my god! Oh my god! Jak ja się go teraz przestraszyłem! Ja też! Czy on znowu zablokował mi drzwi? Dobra, mamy otwarte. Patrzcie, tutaj sobie możemy wziąć też to krzesło. Możemy przejść tu, ale tutaj niczego nie ma. Więc ja teraz otworzę sobie tu. Proszę bardzo. Exit i wychodzimy. Dobra, i co teraz się stanie? O nie, znowu sąsiad. Znowu sąsiad, uciekamy przed nim. Szybko, 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 szybko. Gdzie teraz? Lewo, prawo, lewo, prawo. Może teraz tu w prawo, tu w lewo. O nie, tu jest pełno zamków. Tu jest pełno zamków. Biegnie sąsiad! Oh my god, oh my god. I nas złapał. I sąsiad nas złapał, jak my byliśmy w piwnicy. Mamy, moi drodzy, akt drugi. Uuu, jak my ciężko wyglądamy. My tutaj musieliśmy chyba przebyć 48 dni, że tak wyglądamy. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę, jak i Lara, pozwolę sobie skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Hello Neighbor sezon 48, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Tutaj oczywiście macie też listę wspierających. Dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!